wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska z wizytą w Radomiu. Ludowość i tradycja zapanowała w Szydłówku. Już niebawem w radomskim ogródku jordanowskim będzie wygodniej, bezpieczniej i jaśniej. Na zwołanej dziś w samym centrum Radomia konferencji prasowej liderka listy kandydatów do Sejmu Koalicji Obywatelskiej w tegorocznych wyborach parlamentarnych i była minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska oraz wicemarszałek Sejmu i kandydat koalicji na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska w mocnych słowach skrytykowały efekt reformy edukacji wprowadzonej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Absolutnie bezmyślna, skandalicznie źle przygotowana reforma edukacji dała swoje owoce. Lekcje do godziny 20, przeciążone tornistry. Sami Państwo na pewno widzieliście wiele obrazków, zdjęć wysyłanych przez młodzież na korytarzu. Takie tłumy, że trudno przejść. Absolutny skandal, dewastacja. To jest sytuacja, w której kilka roczników dzieci będzie miało znacznie trudniejszy start w dorosłość niż mogło by mieć i wszystko to zawdzięczamy w cudzysłowie rządom PiS-u. To, co jest w szkołach podstawowych i w szkołach średnich, to prawdziwy dramat. I to nie może być tak, że ktoś wymyśla sobie reformę i nie liczy się z kosztami, jakie spotka to dzieci. Bo przecież to dzieci są najważniejsze. Nauczyciele, samorządy stawały na głowie, żeby ten problem rozwinąć. A my wróciliśmy do takiej sytuacji, jaką ja pamiętam z mojego dzieciństwa. Ja pamiętam szkoły, gdzie chodziło się na 3 zmiany. Jako uczennica pierwszej klasy szkoły podstawowej chodziłam na godzinę, pamiętam jak dzisiaj, 17:10 do szkoły. W wyniku reformy, zdaniem wicemarszałek, uczniowie są przemęczeni i niezdolni do efektywnej nauki. Nastolatkowie zmęczeni o godzinie 18 nie są w stanie uczyć się tak, jak gdyby zaczynały lekcje rano. Wprowadzono chaos i ten chaos jest i trzeba go jak najszybciej naprawić. Kidawa-Błońska podczas spotkania z mediami odniosła się także do zapowiedzianej przez PiS podwyżki składek na ZUS oraz podwyższenia płacy minimalnej do 4000 zł do 2023 roku. Przedsiębiorcy już teraz się boją, taksówkarze, małe zakłady fryzjerskie, małe zakłady szewskie. Oni takiego ciężaru nie udźwigną. Ich nie będzie na to stać, żeby zapewnić taką płacę, o jakiej mówi prezes Kaczyński. Zdaniem wicemarszałek będzie to miało bezpośredni wpływ na pogorszenie kondycji małych przedsiębiorców, a to wpłynie na pogorszenie gospodarki całego kraju. Gminne dożynki to sztandarowy wyraz podziękowania rolnikom za ich całoroczny trud. W minioną niedzielę Szydłówek opanowała wspólna biesiada, kult ludowości, a przybyli goście mogli skosztować m.in. wojskowej grochówki. Dla dorosłych oczywiście stoiska, tutaj przysmaki kulinarne z naszych sołectw. Mamy grochówkę darmową przygotowaną przez naszych ochotników, strażaków dla wszystkich. Mamy oczywiście również poczęstunek dla naszych VIP-ów, także będzie się dużo działo. No i oprócz tego występy artystyczne, włącznie z Gwiazdą Wieczoru, zespołem D-Bomb. Goście byli zgodni, że kult ludowości nadal jest w cenie, a kultywowanie tradycyjnych wartości stanowi podstawę dobrego, zintegrowanego społeczeństwa. To wszystko dla rolników i to wszystko też dla nas, dlatego że dla ludzi takie spotkania z młodzieżą, wszyscy wiedzą już, o co chodzi, wiadomo, wieńce robimy, to jest super sprawa po prostu. Kultywowanie i przekazywanie tradycji młodszym. Najbardziej ludzie powinni się jednoczyć właśnie w takich zgromadzeniach. A jakie są Pani osobiste odczucia, będąc częścią takiej imprezy, która, można powiedzieć, oddaje hołd rolnikom za ich ciężką pracę? No, powinno się właśnie czcić taki hołd i jak najbardziej powinno się te tradycje spostrzymywać, żeby to dalej tak trwało. Każda impreza przybliża, tak? Czyli wszyscy się wspólnie bawimy, wszyscy razem przygotowujemy i to jest nasz wspólny udział, oczywiście jednoczy i przybliża. Ludzie się angażują w przygotowania tych imprez, są mocno zaangażowani, tutaj kilka sołectw zaangażowanych, naprawdę widać było, że po prostu
prostu chcą coś dać od siebie i po prostu myślę, że ta ich praca też nie pójdzie na marne, bo naprawdę myślę, że fajny efekt będzie. Chcieliśmy tutaj tylko, aby pogoda nam dopisała i z tego, co się zanosi, to myślę, że i to się uda. Ponadto burmistrz Artur Ludew podkreślił, że polska wieś nieustannie ewoluuje i cały czas jest ważnym elementem rodzimej kultury. Polska wieś jest, istnieje, funkcjonuje, zmienia się oczywiście z duchem czasu, ale mieszkańcy, ludzie są tacy sami. Ludzie zawsze chcieli się bawić, chcieli odpoczywać. Jest czas na pracę, jest czas na odpoczynek. I dzisiaj właśnie mamy w sołectwie Szczudwek jeden czas na odpoczynek. Dożynki gminne na stałe wpisały się w kalendarz kulturalny mieszkańców Szydłowca i okolic. Stąd spore zainteresowanie imprezą i podsumowanie kolejnego roku ciężkiej pracy. To jest takie uwieńczenie właśnie naszej pracy. No cóż mi powiedzieć, no praca rolnika jest ciężka, a takie imprezy no, dają nam satysfakcję. Dożynki to jest święto polskiej wsi, święto polskiego rolnika. My się wpisujemy w tą tradycję i myślę, że tutaj nikt nie będzie zawieziony, jeżeli chodzi o rolników, jeżeli chodzi o tą dzisiejszą imprezę. Tę rozpoczął efektowny pokaz wieńców dożynkowych, a zakończyła zabawa taneczna do późnych godzin nocnych. Dzięki projektowi wygranemu w głosowaniu na przyszłoroczny budżet obywatelski, ogródek Jordanowski w Radomiu już niedługo zmieni swój wygląd. Wygraliśmy projekt, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Tu cała ekipa dzielnie walczyła. Założeniem projektu jest stworzenie bezpiecznej, przyjaznej, wygodnej dla dzieci i dla dorosłych przestrzeni. Dzięki pracom remontowym zmieni się otoczenie placówki. Będzie bezpieczniej, wygodniej i jaśniej. Na zmianach skorzystają też seniorzy. Wymiana ogrodzenia, bo to jest dla nas bardzo ważne. Dostosowanie wejścia placówki, no i również otoczenia, czyli chodniczków dla osób niepełnosprawnych. Chcemy doświetlić plac zabaw i teren, stworzyć kącik taki dla seniora, czyli doposażyć teren w stoliczki szachowe, w ławeczki, żeby mogli przyjść bezpiecznie i spokojnie sobie usiąść i wypocząć. Głosowanie udało się wygrać dzięki ogromnej determinacji i wspólnej pracy nie tylko pracowników, ale również przyjaciół placówki. Powiem szczerze, że cała załoga była mocno zaangażowana. To godziny biegania i zdobywania głosów, no ale widać, opłacało się. Pierwsze efekty będzie można zobaczyć w przyszłym roku, kiedy rozpoczną się prace remontowe. Koszt zwycięskiego projektu to 400 tysięcy złotych. Zawsze świeże, zdrowe owoce i warzywa, przywożone codziennie prosto od lokalnych producentów. Giełda Rolna w Radomiu, ulica Lubelska 65. Zapraszamy codziennie 24 godziny na dobę. Uwaga, Giełda Rolna czynna także w niedzielę, wolne od handlu. Leclerc. Okazji bez liku tylko w Leclerc. Poduszka 70 na 80 cm, jedna sztuka 28,50. Buty damskie i męskie, jedna para 19,90. Płyn do płukania 1,8 litra 8,99. Leclerc.pl. Catering słodki, słony i sushi. Leclerc. Wkręć się w kranówkę. Pij zdrową wodę prosto z kranu. Wodociągi miejskie w Radomiu. Środa w Radomiu zapowiada się słonecznie z niewielkim zachmurzeniem. Termometry pokażą 24 stopnie, na barometrach 1023 hektopaskale. W czwartek temperatura bez zmian, raczej słonecznie z niewielkim zachmurzeniem. Barometry pokażą 1027 hektopaskali. W piątek możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Termometry pokażą 23 kreski. Ciśnienie wyniesie 1027 hektopaskali.